z tym Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Moi kochani, na samym początku chciałem wam wszystkim życzyć udanej majówki, pięknej pogody oraz dużo tłustego boczku na grillu. Ja za chwileczkę z całą ekipą rozpalam grilla i zaczynamy balować majówkowy weekend. Zostawcie oczywiście majówkową łapeczkę w górę. Każda łapka w górę to jedna więcej parówka zjedzona przez Rogalika i Szaka. Tutaj pod postem złóżcie się im na paróweczki. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przetestujemy nową zadymiarę, która zostanie długo dodana do gry i nazywa się Janet. Jest to starsza siostra Bonnie. Przypominam, że powracamy do coodcinkowych konkursów w grze Brawl Stars. Jeżeli robisz jakieś zakupy z kodem Farel, podsyłaj mi krótkie filmiki. A jeżeli twój film pojawi się mi na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Teraz polecą dwa krótkie filmy, a potem zaczynamy. Jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i od razu pijamy po nową zadymiarę. Tak wygląda nowa zadymiara, nazywa się Janet. Jest to zadymiarz chromatyczny. Będzie ona oczywiście dostępna w karnecie zadymiarskim. Na początku sprawdźmy sobie jej statystyki. Punkty życia 5400, szybkość ruchu, normalna, atak, wysoka nuta. Janet śpiewa wysoką nutę, im dłużej ją utrzyma, tym bardziej skoncentrowany stanie się jej głos i dalej dotrze. Obrażenia 1500, zasięg normalny, szybkość przeładowania normalna. Czyli, moi drodzy, mamy dodaną do Brawl Stars nową mechanikę ataku. I super atak to kres Kendo? Tak bym to przeczytał? Janet unosi się na chwilę w powietrze przy użyciu plecaka odrzutowego, cały czas atakując wrogów z góry. Obrażenia 8×900 oraz zasięg krótki. Czyli, moi drodzy, mamy oficjalnie do Brawl Stars dodany jetpack. Sprawdźmy teraz gadżety, na czym polegają. Pierwszy gadżet nazywa się potężny bas. Janet wstawia głośnik, który zdaje 100 punktów obrażeń na sekundę wszystkim wrogom na danym obszarze, aż zostanie zniszczony. Okej, czyli coś takiego podobnego jak wieża 8-bitowca. Drugi gadżet nazywa się wejściówka za kulisy. Wysoka nuta sprawia, że Janet leci do tyłu, nawet przez ściany. Im bardziej skoncentrowany jej atak, tym bardziej zostaje odrzucona. O kurczę, czyli rozumiem, że atak działa jak cięciwa. Naciągamy i później ewentualnie odskakujemy. Ciekawa mechanika. Jej pierwszy star power nazywa się widok na scenę. Gdy Janet unosi się w powietrzu, przy użyciu plecaka odrzutowego odkrywa duży obszar zarośli wokół niej. No okej, niech będzie, czyli latamy i po prostu widzimy, kto jest w krzakach. Drugi star power nazywa się rozgrzewka wokalna. Janet koncentruje atak 30% szybciej. No, ciekawy jest ten star power. Mi się wydaje, że chyba ten drugi star power będzie lepszy, bo wiadomo, im szybciej strzelamy, tym mamy większą przewagę nad przeciwnikiem. Wybieramy na razie pierwszy star power i pierwszy gadżet. Oczywiście mamy też dostępny skin, który nazywa się Valkyria Janet. I tak ona wygląda, ale przekozacka animacja. Wow! I ona chciała latać i się wyrżnęła na klatę. Nie, no coś pięknego, spójrzcie na to. Ona chce polecieć i jej nie wychodzi. Dobra, kozacko, na początku weźmy sobie podstawową Janet. Wybieramy bitkę dla znajomych i lecimy. Dobra, jak to strzela? O kurczę, zobaczcie, jak długo przytrzymuję atak, to mój promień się zawęża. Spójrzcie na to. A jak szybko nacisnę? Aha, jest krótki i szeroki, a tak długi i precyzyjny. O kurde. Dobra, wygląda to całkiem nieźle. Po 1500 uderzam w skrzynkę. Trzeci strzał, czwarty strzał, piąty strzał. O kurczę, na 5 strzałów w skrzynkę to jest dosyć sporo. Dobra, jestem ciekawy, czy muszę wszystkimi wiązkami mojego ataku zaatakować skrzynkę, żeby uderzyć 1500. Chyba nie. Bas. Zobaczcie. Rzuciłem mój głośnik i ten głośnik co jakiś czas atakuje. Chodź tutaj, Fang. Patrz, dostaję Sandy stówkę, znowu stówkę. Postawmy tutaj ten głośnik, faktycznie. Bum. I patrzcie, on obija tego Sandy w krzaku cały czas po 100. O kurde. O nie, bas! Bas na siódmym! No i porobił mnie bot. Nie mam pytań. Zagrajmy jeszcze raz. Tego nie widzieliście, to się wycięło, moi drodzy. Mega ciekawa jest ta postać, ale spróbujmy uderzyć ją tylko tą skrzynkę jedną jakby wiązką, jedną nutką. Uwaga, uderzam. O, tak o, 1500. Wystarczy, że obojętnie jak zahaczymy i tak damage jest 1500. Co jest? Niezłe... Nie mam pytań. Powiem wam, że tą postacią trzeba faktycznie respektować inne postacie, bo ten atak jej... Okej, jak szybko spamujemy, to jest szybki. Dobra. Nie potrafiłem grać po prostu tą postacią, dlatego tak szybko się wyłożyłem. Dobra, obijamy ich. Bomba. Obydwaj się zabili. No i dziękuję. Dwa power cubesy. Powiem tak. Atak szerokości Poco, może troszeczkę węższy. Szybkość ataku taka jak u Poco, więc troszeczkę... Aha! Czy moje strzały też przelatują? 1500, 1900. Okej.
Jeżeli jesteśmy na blisko, wystarczy, że spamujemy, to faktycznie te ataki są szybsze. Więc ten drugi star power, jak zaraz weźmiemy, z pewnością zmieni nam rozgrywkę tym zadymiarzem. Mamy pranka, fajnie został na sam koniec prank, którego możemy sobie tak poobijać. No i mamy oczywiście ulta. Lecimy! Go! Spójrzcie na to! Normalnie latam jetpackiem! Co jest? Nad strukturami też? Ja dziękuję! To jest coś pięknego! Nie no, żeby jetpacki były w Brawl Stars, moi drodzy, niezłe dymesy się tutaj dzieją. Zrobimy tak, że chcę sobie na nim szybko ulta robić. Raz, dwa, trzy. Uciekaj, uciekaj, Farel, bo będą dymy! Rozwalił! Okej, stawiamy głośnik. Tutaj niech głośnik rozwala skrzynkę basem. Poczekamy na tego Franka i będę chciał go pokonać z mojego jetpacka. Jeszcze jeden strzał, dwa. Ult! Lecimy, bomba! Dobre! Jak zadymiasz, który stoi na ziemi, macie pokonać, jak atakujesz ultimate attackiem? Chyba nie da się tego zblokować. Kurczę, to jest ciekawe pytanie. No dobra, moi drodzy, to teraz przyszedł czas pokazać wam, jak będzie wyglądał nowy karnet zadymiarski. Za pierwszy poziom dostaniemy motocyklistę Karla. Tak to wygląda. No nie no, jest przekozacki. Jest przekozacki za pierwszy poziom, więc fajnie, fajnie. Pamiętajcie, jeżeli będziecie robili jakieś zakupy, no to kupujcie z kodzikiem Farel, nagrajcie krótki filmik i podesłajcie na mój email. Kod Farel, maupa@gmail.com. Jeżeli mieliście ostatnio problem z wysłaniem mi filmiku, no to już skrzynka ze starymi filmami została usunięta i na moim mailu jest już odpowiednia ilość pamięci, żeby przyjąć od was filmy. Oczywiście Janetka będzie za poziom 30, a za 70 Valkyria Janet. Wow. Nie no, wygląda przekozacko. Wybieramy sobie teraz tego skinka. Ja oczywiście 100 stopni karnetu kupię w następnym odcinku, więc zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, jeszcze nie subskrybujecie, żeby nie przegapić tego filmu. Wybieramy oczywiście drugi Star Power, wyjściówka za kulisy, przepraszam, drugi gadżet i drugi Star Power, rozgrzewka wokalna. Zagramy sobie jeszcze raz tą samą mapkę, bo ta mapka jest idealna pod tego zadymiarza. Zobaczmy, czy mamy jakieś nowe animacje na tym skinie. Oczywiście, że tak. Teraz strzelamy właśnie, nie wiem, czym my strzelamy, jakimiś takimi trójkątami złotymi, dobra. Może być. Wygląda kozacko ten skinek. Oceńcie go w skali od 1 do 10, oczywiście w komentarzu. Uciekaj pamkami stąd. Kurczę, jeszcze nie jestem nauczony grać tą postacią, bo chcę dwa razy szybko daleko strzelić, ale nie da się tą postacią dwa razy szybko strzelić, bo musimy przytrzymać, jak widzicie. I to jest troszeczkę kłopotliwe, bo nie możemy na daleko szybko zesprejować oponenta. Pek, 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 okej. Ult! Jazda tym jetpackiem! Dojeżdżasz ją, dojeżdżasz! Powiem wam tak, mega ciężko się steruje. Mega ciężko się steruje tym jetpackiem i ta postać, jeżeli użyjecie ulta, nie trzymacie przycisków i tak leci do przodu. Więc jetpack cały czas jest aktywny i on prowadzi tak naprawdę postać. Ty możesz skręcać, ale masz też ograniczone jakby ruchy skręcania. Dosyć ciężko się lata tym jetpackiem. To nie jest tak, że ja nim tak steruję. Po prostu on mnie ciągnie do przodu. Zresztą, jeżeli odblokujecie sobie tego zadymiarza, no to sami sobie to sprawdzicie. Mamy te drzwi odrzutowe. Naciągamy cięciwe i BUM! Zobaczcie, jak się odbijam, kozacko! Ej! Wejściówka na backstage, ja bym tak to nazwał. Czy ja mogę też tym... O kurde! Uciekłem, uciekłem, uciekłem! Bomba! Padam, padam od bota! Żyj! Padam od bota! No nie mam pytań! Te boty albo po aktualizacji są lepsze, albo nie wiem. Dobra. Nie no. Spójrz, jaka cieszynka. W końcu udało jej się latać. Zarąbista jest ta postać. Jeszcze raz chcę nią zagrać, naprawdę. Dobra, moi drodzy, zagrajmy jeszcze raz, tylko że teraz postaramy się spuszować jak najszybciej, jak najwięcej botów. Pyk, raz, dwa, trzy. Leżysz, leżysz. Musimy uciekać, musimy uciekać, musimy uciekać. Albo nie uciekamy jeszcze. Poczekajmy, niż nas trucizna przestanie truć. Dobra, mamy tarkę, wiertarkę. Trafiła mnie? No nie mam po prostu pytań. Dostała. Ej, to jest dobre. Lecimy w nią od razu jetpackiem. Gdzie ty jesteś? Tutaj, bomba. Bomba, bomba. Zobaczcie, jest ciężko mega sterować tą... O kurde. Uciekam! Gdyby nie ten gadżet, to pewnie bym padł. Datara by mnie dojechała. Ja skrzynek nie otwieram, ja jestem kozakiem bez skrzynek. Hop, hop, hop. Ult! No i jazda. Jazda z nimi. Patrzcie, nad ultem Tary latałem. Coś pięknego. Raz, dwa. Leżysz. Nie leżysz? Teraz leżysz. Chodź tu. Padam od Ems! To niezłe dymy. Naprawdę oni te boty ulepszyli w tym trybie, bo to zawsze było takie z nimi oro, że koniec świata. A teraz to jest, patrzcie, hop, hop, hop. Leon, jeszcze raz, Leon, padnę, żyje, kurde, Felek. Chyba trzeba te power cubesy respektować i zbierać, naprawdę. O kurde, co ty tu robisz? Ult! I jazda z nią! Bomba, bomba! Skarbona, giniesz! Ciach, ciach! Nie no, to jest coś pięknego, gra dobicie chłopowi robisz normalnie nad głową. Szelka, bum. Szelkę trzeba trzymać na daleko, ale dojeżdżamy już ją. Jetpack i patrzcie, co się dzieje. Bomba! Nie no, piękna sprawa! Piękna sprawa.
Jeszcze te dźwięki, nie no. Ten zadymiarz jest uniwersalny na wszystko. Na daleko strzelisz, na blisko też strzelisz, ale wymyślili hybrydę. No tutaj będziemy mieli pecha trochę. Problem raczej z nią. Właśnie. Bo jej kule się odbijają. Nie no, padnę. Patrzcie, jak ona myśli. Ten bot już bardziej myśli niż zazwyczaj. Dobra, dostała. Dobra, dostała. Gadżet! Raczej jetpack, przepraszam. Jazda. Emotkę mogę, walnąć emotkę mogę. Nie pokonałem. Widzieliście? Wylądowałem na strukturze i musiało mnie przesunąć trochę. Raz, dwa. O kurde, 3000! Dostałem plombę. Nie no, dałem gadżet bez sensu, bo prawie wpadłem w strefę. Dobra. Nie no, nie dam się botowi zabić. Nie udało mi się jej pokonać jetpackiem. No ale, wygraliśmy. Nie ma się czym szczycić, Farel. Przestań. Przyszedł czas przetestować nową zadymiarę na najlepszej mapie w Brawl Stars, którą stworzyłem, nazywa się LOL. Zobaczymy, co się wydarzy, kiedy nasza zadymiara będzie latała nad wodą, aż się skończy jetpack. O ile nie padniemy. Uwaga. Czy uda nam się nabić szybko ultimate attack? 3, 2, 1, go! Go! Teraz się uda. Raz, dwa, trzy, trzy. Lecimy i naraz, zobaczcie, lecimy na sam koniec mapy. Wielkie starcie. Co się wydarzy? Co się wydarzy? Cofa nas, nie? Szybko, Farel. Co jest? Podwójna porażka, zadymiarze 0? Ranga 2. Był pierwszy. No nie mam pytań. Nie no, moi kochani, nie ma co mówić. Janet jest przekozackim zadymiarzem. Myślałem, że Bonnie będzie ciekawsza, a tutaj, proszę bardzo, Janetka zaskoczyła i to bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pomysły, w jaki sposób moglibyśmy zrobić coś z tym nowym zadymiarzem, na przykład jaką minigierkę z nią zrobić, no to oczywiście swoje pomysły piszcie w komentarzu. Ja czytam komentarze, więc z pewnością jakiegoś pomysłu od was zaczerpnę. Na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie dzisiaj parówkę na grillu. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, zadymiarze, cześć!